jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz Company przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultraczułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych, tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesis-zone.com, link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń, a z kodem Bloody 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. Jeszcze dwie sekundy i bym cię tyśnął i tyle byś ciebie było. No cały czas mnie tysiałeś, dlatego się zirytowałem w końcu. No. Ej, ale Ibi, nie zabijaj mnie teraz, dobra? Weź mnie nie zabijaj, dobra? Jakby co, chodzę za Ibim? Pomyślę. Chodzę za Ibim? Jakby co, chodzę za Ibim? On daje! Ale tylko wam mówię. O. Dobra. Dobra, zobaczymy, co tu się wydarzy. Ty kałganie! Dobra. Wiemy, kto to jest już chociaż. Ładnie. No jakim kurwa cudem, jak miałem jebaną tarczę. Wyjaśni mi to ktoś? Wyjaśni mi, co się wydarzyło! Co się wydarzyło! Była bohatera i patrzyliście oboje w tę pułapkę jedną. Ta Mikusi zabiła dwójkę. No. Ej, ale ja miałem jebaną tarczę, przecież tarcza powinna być... A pan zapomniał, że zmieniając się jako ten morfling, to nie może pobędać skakać. Chciałem się schować, myślałem, że ten... Patmas, tak, Patmaza wiedzieliśmy, że jest, wygłosiliśmy już, żeby ten... Ale powiedzcie mi, dlaczego nie byłem odporny na pułapkę, mimo że miałem tarczę? Może nie tarcza nie broni płyna. No właśnie, nie to jest bez sensu, moim zdaniem. To zginąłeś z mangetsu na tej pułapce. Pierwszy. Może mangetsu. No, jeżeli pierwszy umarł, to. Ale przecież my równo umrzeliśmy chyba. Tak. No, ale nie. Ja tak nie wiem. Jaka tempa runda to była. To nie dostało. Super, jesteś w patkę. Wow, nieźle. Dobra, standardowy proceder, idziemy za Ibim. Zobaczymy, co ten Gałgan znowu tu czy nam coś Gałgan wyśpiewa, czy też nie. Kurwa. No nie wierzę, Nuggetsu, czy ty? Nuggetsu, czy ty? A, no dobra, w sumie dobra, już wierzę. Wszystko jest jak no to znaczy, że Bloody. Nie, dlaczego zabiliście Ibiego? Dajcie, że chociaż trochę kontentu. To tak, ja wam wytłumaczę, co się wydarzyło. Mangetsu na pełnej pizdzie wpierdolicie w Ibiego. Ale powiedział, że jest szeryfem, więc w sumie... Tak, widziałem, kluczyki robi, a kluczyków nie było. Faktycznie, Ibi próbował fejkować, czyli mógł być jesterem w sumie. Dobra, chill. Żadna strata, to tylko Ibi. Dobra, fejkował to fejkował, nie ma co. Następnym razem nie będziesz fejkował, Abby. Dobrze, że gra działała. No, całe szczęście. No. Oj, zaraz się chyba zdenerwuje i nie przestanie działać. Nie, no Abby jest najłagodniejszą... Abby jest najłagodniejszą osobą, jaką znam. Muchy nie skrzywdził. No, poza tym Nuggetsu było to uzasadnione akurat ten atak, więc... Tutaj wiesz, nie ma się do czego przyczepić. Już na początku widziałem, więc... A, ładnie go wyjaśniłeś. Dobra, Nuggetsu, chodź, będziemy wyznaczać sprawiedliwość w tym mieście. No chodź, Nuggetsu. Nuggetsu, no, Nuggetsu. Dobra, zaraz z Karigotsona sprawdzimy. Chodź tu, Karigotsonie. Możemy sprawdzić. Cześć, Kuba. Mam pytanko. Jak nie ktoś tyśnął, to czy to nie zresetuje tego tyśnięcia? No to zresetuje tyśnięcie. Aha, dobra, to ja po prostu chciałem zresetować tyśnięcie. Kuba, a czemu robiłeś kartę do przesuwania? W sensie stałeś koło niej i udawałeś, że robisz?
której nie ma? Bo nie wiedziałem, że karta to jest globalny task. No to już wiem, że jest common task. Tak. Ale czego Kuba nie robił? Nie, czekaj, Kuba jest jesterem. Kuba jest jesterem. Mangetsu strzel mu w pysk. Jest chyba karta akurat. Dobra, tak, ten Nagetsu, skipnijmy, jakby co, Nagetsu tak ci lekko zasugeruje. Ja zagłosowałem, ale skipnijcie. Tak, Nagetsu tak lekko ci zasugeruje, żebyś jeszcze jedną osobę je... Ale tak dobrze, tylko leciutko ci zasugeruje. Karigodę, proszę. Dobra, wystarczy. O, impostorze. Kuba jest jesterem. Nie, autentycznie nie wiedziałem, że to jest Kuba. Kurde, debilu, tam była Karigoda. Oj, to się źle skończy. A nie, dobra. Po ja co, Że banowałem jako szeryf Kubę. I żeby nikt się nie... O, jeszcze bitmu się odpadło. No niestety, mój drogi, nie walnąłeś jako szeryf Kuby, bo byłem tam i wszystko widziałem, ty przebierańcu. Mangetsu wcale nie jest dobrym człowiekiem, jest... Boże, Junior, morfingiem. Jak ty coś po prostu wymyślisz, to masakra. Przebrał cię za Kubę. Nie, ja pierdzielę, Junior. Boże, ja cały czas chodziłem z Nuggetsem, Boże, Junior. Jak ty coś O nie. No. Nie wrobicie mnie, panowie. Dobra. Nuggetsu jest mordercą. To tak. Nuggetsu jest mordercą. Junior. I widziałem, jak się zmienił z powrotem. Nuggetsu cały czas ten. Generalnie ja cały czas z Nuggetsem chodziłem, on biegał za Kubą, rąbnął na końcu Kubę, zgłosił ciało, wszystko się zgadza. Junior wymyślał jakieś historie, więc albo nie, mój drogi, no właśnie... szczególnie, że Wikusia też leży w medbayu. No tak dobrze, samo Junior, ma, no to Kuba. Nie wiem, kto, nie wiem czemu rąbnąłeś. Mordercami. Dobra, ja mam tylko pytanie, gdzie jest Patka, bo wiem, gdzie jest Patmas prawdopodobnie. Ja jestem w O2 na dole. To by się zgadzało za mnie. Tak, rzadko. Patmas prawdopodobnie skończył na paliwku, jak się nie mylę. Było bardzo dużo osób w medbayu i pobiegliście w lewo większość, zostały tylko kilka osób. Jak przybiegłem... Ja widziałam, jak Karigoda wybiega z elektryka, widziałam... No generalnie Karigodę możemy wyrzucić, jako że jest impostorem. Junior może być jesterem, więc go nie wygłosujcie. Junior może być jesterem, Karigoda jest impo, natomiast... Natomiast Nuggetsu jest szeryfem. Dajcie mi powiedzieć, nie przerywaj mi. Nie przerywaj mi. Daj mi powiedzieć. Mogę coś powiedzieć? Dziękuję. No. To tak, Nuggetsu jest szeryfem, zabił w pierwszej rundzie AB'ego, teraz zabił Kubę, cały czas biegałem z Nuggetsem, nie przebierał się, nie było żadnej z tych sytuacji. Zgłosił też ciało, jak zabił Kubę, co byłoby, co nie wiem, moim zdaniem ale zgłaszanie... Ale jak zabił dwóch impostorów, to jest bez sensu, bo już no nie widocznie nie zabił dwóch Chester. Impostorów, tylko zabił na przykład, mógł być executor, mógł być w chuj, może być część neutralnych. Natomiast ten, Karigoda jest na pewno jednym, tak mi się wydaje. Junior. Właśnie co z tym Karigodą? Czemu z Karigodą? O co ci chodzi? No, powiedzmy, że mam klasę, która daje mi możliwość spojrzenia w niektórym w ich kategorię, no. Do kogo do tej pory spojrzałeś? Spojrzałem w Karigodę. Tylko i wyłącznie przez całą grę. No dlatego, że bardzo jest duży cooldown generalnie. A Nuggetsa ten, nie chciałem. Czekaj, biegasz nic, dwie rundy skibuję. Z Nuggetsem. Nie sprawdziłeś nawet, skibuję, że na nie sprawdziłeś. Dobra, Bladi. No naprawdę, co no zrobić? No nie mogę, kto skipnął? Kto nie zagłosował? Ej, mamy tego, mamy majora. No to Nuggetsu... Patka musisz naprawić. Co muszę naprawić? A, dobra, teraz widzę.
Dobra. O! Ładnie. O, no pewnie, juniora zabić. To przed chwilą, to już to się no to... ja powiem od razu, że ja go zabiłem. Był drugim tym, nie wiem, impostorem. No i się gra nie skończyła. Nie, no no dobra, tak, uwaga, juniora. Teraz uwaga, uwaga. Ciszę, jeszcze dobra, ja chcę dobra, coś dobra. Powiedzieć, jeszcze chcę coś powiedzieć, mogę? To tak, no, Karigoda jest prawdopodobnie jednak neutralną postacią, jest tyś-tysiem po prostu. Bo dobra, spowolnił, ja bo wydaje mi się... Ale Jerka i tak się powinna skończyć. Karigoda wydaje mi się, że mnie spowolnił na samym początku. Tak ja mi się mam wydaje. Podejrzenie, że został glitch ogólnie, bo jeszcze nawet Junior mówił, że ktoś się nie włączyliśmy glitcha? Nie, ale nie, to... Poczekajcie, ale dlaczego Mangi strzelać Juniora, jak Junior nie był podejrzany, tylko Karigoda? No był podejrzany, ponieważ... Był podejrzany. Podejrzewał, oskarżył na Getsa, kiedy cały czas byliśmy razem. Dobra, słuchajcie, jeżeli Mangetsu faktycznie zabił dwóch impostorów, no to i tak możemy go wyrzucić, moim zdaniem. No nie, bo teraz to jest bez sensu. Ale zabił dwóch impostorów, no czemu nie? Słuchaj, nie wiem, czy ktoś rzeczywiście zabił impostora, czy jeszcze mamy dwóch, bo to już jest w ogóle. Nie, dwóch nie mamy. Się przyznaje do zabójstwa. Wpadka musi być teraz, mi się wydaje. Ale Bloody biega za nim i chłop już zabił trzecią osobę, no. A Bloody Junior to wiedział, no bo widocznie to. Zabija neutralne postacie. Karigoda, ty jesteś tyś-tysiem? Ty jesteś tyś-tysiem, Karigoda? Powiedz mi najpierw, kim ty jesteś. No widzącym, no. Powiedz, kim ty jesteś. To coś mało widzisz, bo. No mało widzę, bo na Getsa nie zaznaczałem, bo z góry zaznaczyłem, stwierdziłem, że jest niewinny, więc nie sprawdzałem go to nawet. To jest Mangi! Chłop no. Zabija trzy osoby przed nie, no nie, jest, wyrzucacie... Wyrzucacie szeryfa w tym momencie. Nie wierzę w to, no. Róbcie, jak uważacie, ale ogólnie został prawdopodobnie glitch ostatni i tyle. To tak, wydaje, to mi, się, osoba, wydaje mi się, że Karigoda jest tyś-tysiem, więc Karigoda nie jest, to jest prawdopodobnie, nie wiem, wpadka albo Patmas, nie wiem, szczerze mówiąc mam wrażenie, że teraz wpadka, Jezus Maria, dobra, ale nie, wiem, nie chce mi się. Ty na kogo zagłosowałeś na Getsu? Na Junior Patmaza. Wiedział, że ja jestem czysta i ja podejrzewałam, że Junior jest czysty. Ja wale. Nie, my tego nie... Czy... Nie wiem. Nie wiem, to jest 2 IQ w lobby. To jest minus 300 IQ lobby. Zamknij się, nie żyjesz. Dobra, wpadka jednak jest niewinna, sprawdziłem ją. Zdążyłem. Nie miałeś takiego cudownego raczej. Miałem, sprawdziłem. Wpadka jest niewinna, Karigoda jest niewinny. Patmas. I klikam przycisk teraz, tak? Jak go no, żeby wyrzucić na Getsa, żeby wyrzucić na Getsa po prostu. No możemy wyrzucić może, na Getsa, który zabił trzy osoby w końcu. Spotkań, wiesz, generalnie. No, pytanie, Mangi, tak, poczekaj, zastanów się, kto jest inżynierem? No, wpadka. Ja zakładam, że wpadka. Wpadka jest inżynierem. Tak, no, jestem dobra. Inżynierem, architektem. Dostałam taki dyplom. Na kurde, nie wiem, szczerze mówiąc, teraz już zgłupiałem ja trochę. Ja Patmaza, bo cały czas ciśnie, żeby mnie wywalić, więc... No, celą no słuchaj, zabiłeś trzy osoby. Ale wiecie, mi się, ale wiecie co? Ci, że byłem szeryfem. Ale mi się no strasznie... Dobra, ale Gierka się nie skończyła ale zobaczcie, dalej. Ale zobaczcie tak, na Getsu... czemu Junior tak bardzo kłamał i próbował wrobić na Getsa, skoro on cały czas faktycznie chodził ze mną i nie mógł zrobić tych rzeczy? To ktoś inny, no nie wiem. Ale to jest dla mnie to... dziwne, że cały czas Junior. Próbował go... W... Dlatego wydaje mi się, że Patmaz jest gliczem. Ale zabijał na twoich oczach. Ja już szczerze mówiąc zgłupiałem, bo... A nie, wiem o co chodzi, dobra. Dobra, już teraz kumałem o co chodzi. Dobra, jednak. Nie, nie, cicho. Dobra, dobra, już wiem o co chodzi na Getsu. Dobra, mam, ale to rozminiem. Patmas jednak jest niewinny, wiecie dlaczego? Bo ja zapomniałem, że tyś-tyś może mieszać kolory. I na początku Karigoda mi się na czerwono świecił, teraz mi się świeci na zielono i zgłupiałem, ale na początku było na czerwono. Tyś-tysiem jest Patmas, bo byłem teraz przy Patmazie i wpadce, czyli Patmas musiał mnie tyś-tysiować przy wpadce, która jest inżynierem, więc Karigoda musi być zdrajcą, ponieważ na samym początku Karigoda świecił mi się na czerwono, a teraz jest na zielono, bo tyś-tyś się mówiąc, to zorientował. To jest w ogóle najlepszy szef policji, jaki jest w kraju. Ja w ogóle, Bloody, w tej rundzie chciałem iść z tobą za Karigodą, ale ty się odłączyłeś ode mnie i ja się bałem, że on nie no zabił. Bo chciałem sprawdzić wpadkę. Ale nie albo kogoś. Wiecie, co się nie zgadza? Wiecie, co się nie zgadza? No. Że już Mangi zabił trzy osoby i jeszcze mamy czwartą osobę, którą jest Karigoda, niby jest czerwony tak. Teraz. Więc kogo zabił Mangetsu w takim razie? No, mógł zabić Jester.
Jestera mógł zabić Jester, jednego impo i mógł zabić, nie wiem, Arsonistę mógł zabić na przykład. Tak. No. Ja głosuję na Karigodę, bo i teraz sobie to, ja sobie to rozplanowałem, to jest Karigoda. Nie, przecież to byłoby bez sensu. Jeszcze chłop zmienia raz, że jestem niewidzialny. To jest nie, Karigoda. No, Karigoda no, jest... Bladi mówił dobrze, jeżeli chodzi o zmianę kolorów. Normalnie by nie ten, raczej by nie wpadł na to, żeby się zmieniły kolory po tym, jak został tyśnięty. Karigoda jest Jesterem. Jest Jesterem? No, nie wiem. Nie wiem, czy ja lecę, z wami. Zaraz się zżygam od tej gry, no się zżygam. Co się stało? Pa. Nie no wierzę, to dobra. No dobra, zaczyna być coraz zabawniej. No nie, nie, no Gets, naprawdę ja ci tak zaufałem, o co chodzi? Kto ma guzik? No, nie wiem, mi się wydaje, że to może być Patmas, bo generalnie... Dobra, no daję. A widzisz, jak wolno chodzisz na Getsu? No ale nie mnie! No, i jak siłą, i jak siłą, siłą dedukcji dochodzimy do wniosku, że jednak... Ach, siła dedukcji! Jednak na Getsu nie jest szeryfem! Po krótkiej analizie i paru ofiar dochodzę do luźnej dedukcji, że to na Getsu jest winny! Ach, od samego początku czułem. Musieliśmy mieć tyle ofiar. Przeanalizuj jeszcze raz wszystko. Karigoda, a kim ty byłeś, tak z ciekawości? Impostorem! Też?! Ale nie, co? Tak, bo ja widziałem Karigodę. Ej, czyli dobrze wygłosowaliśmy Karigodę! No to ty nie powiesz! Zabił trzy osoby na twoich oczach! Ej, kochani! Zabił speedrunnera, Jestera i jakoś normalną w ogóle osobę! Dzięki za gierki. Nie chcę ci nic mówić, Bladi, ja tylko dwie neutralne role. Siła dedukcji! Siła dedukcji! A ja nie mogę nikogo zabić, bo wyciągnę przy tym stole pieprzony. Nawet było niesamowite, że Kari... Że Bladi chodził z tym mangim cały czas. Nie wpadł na to po trzech zabójstwach i jestem szeryfem, klejmuję szeryfa. Akurat trafił trzy osoby, które były akurat neutralną albo impostorem rolą. Od trzech rund Karigoda jest... Bladi mówi, że Karigoda jest czerwony i akurat w niego nie strzela. Ciekawe dlaczego. No. Nie, ach, nie przekminiliśmy mogę, to pac, no ale. Ja ale to, ale ja Junior, ale ty, a ty kim byłeś, Junior? No spajem byłem. No ale z dupy to było oskarżenie z tym Nuggetsowym. Nie, bo Karigoda się zmienił w Mangetsu po prostu. A, dlatego. Czemu Karigoda się kopać? Kubę, tylko że... Nie, w ogóle to zgłoszenie było dziwne, tylko że po prostu wiesz, ja widziałem kawałek czerwonego, a Mangetsu jest bordowy, a Karigoda czerwony. Chodziło o Mangetsu. No ja w sensie i tak się z Mangetsu w siebie przemieniłem, ale chodzi o to, że Bladi by cię potwierdzał cały czas, więc jakby nie było sensu, żeby wiesz, żebyś był w dwóch miejscach. No wiem. Nie, no po prostu nie mogę. Co najlepsze? Co najlepsze, chłop miał sprzątacza. Nawet nie mogliśmy sprzątać, bo ten Bladi ciągle za niebie. Na koniec Bladi powinien powiedzieć, że dochodzę do konkluzji, to jednak ja jestem impostorem. Nie mogę. Miałem taką grę pod odcinek. Kurwa, to jest ale powinien wrzucić najbardziej PPG runda w życiu. Ej, przepraszam, no, Mimi. Idealnie rozpracowałem impostorów. To była podwójna gra. Ja nie fejkowałem taska na początku, ja byłem speedrunnerem i ja rzeczywiście miałem te klucze. Ej, Mi. Magetsu tak on stwierdził, że mnie jebnie na samym początku i powiedział, że szeryfem. I po prostu... Potem zabijał wszystkich innych i mówił, no jestem szeryfem. A Bladi przez 5 rund go nie sprawdził.
Ej, no wydawał mi się legitny, to po co mam go sprawdzać? Nie, no, to krok, krok z nim! Ja myślę, nie no, teraz to już na pewno go sprawdził! Idę oglądać woda Bladiego, bo skity, ja muszę zobaczyć, jak on to gra. Ja Blady byłem przekonany, że czat ci tak jak ze mną z tym, tak jak u mnie było z tym Jesterem, że mi pozwoliłeś wtedy wygrać, to ja byłem przekonany, że ty Mangetsowi robisz gierkę po prostu. Że się namówił do trollowania. Byłem z tym procesem. Ja myślałam, że ty jakby wiesz, że on jest niepostępny. Nie, po to z... nie, to była potrójna gra, bo chciałem w ten sposób zdobyć jego zaufanie, żeby w ostatniej chwili go zdradzić. Wszystko było zaplanowane. No jak Junior powiedział, że tam, że Patka teraz musisz, no to mówię, dobra, chodzi o to, że trzeba przycisnąć przyciski, ja muszę wyłączyć, fiksnąć światła, czyli wiesz, że ja jestem inżynierem i nie masz do mnie żadnego problemu i nabrałam cię zaufania. A Mangi biega naokoło stołu i trafia w losową osobę i nie wiadomo, czy... No, jestem szeryfem! No, tak, podejrzenia, ogromne podejrzenia na jak zobaczyłem, jak zobaczyłem, jak Bloody gra, to już sam nie wiedziałem, czy jestem impostorem, czy mi się... Kaligoda sam zaczął wątpić. Jak nagle Bloody ci przychodzi i mówi, że jesteś zielony, no to się dziwić. Najpierw byłeś czerwony, potem jesteś zielony. Ale właśnie ja zgłupiałem, bo mi się zmieniło na zielony, ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi, a dopiero potem skumałem, że to tyś zmienia. No nie no, Bloody, po prostu w Squid Game'a grałeś i najpierw czerwone, potem zielone się zmieniało. Ach, słota runda. Ach, rozpracowałem tych impostorów. Ja lecę.